część na sygnale, część taksówkami dotarła do hali łuczniczej, która po kilku chwilach wypełniła się zabawkami. Przez 2 tygodnie w wybranych miejscach, jak sklepy, szkoły, urzędy czy zakłady pracy, zbierano zabawki, słodycze oraz artykuły szkolne dla potrzebujących dzieci. Za roku na rok tych zabawek jest coraz więcej. Coraz więcej placówek oświaty przyłącza się do naszej akcji, dzięki czemu więcej dzieci będzie w tym roku obdarowane. Pełno emocji. Do ostatniej chwili tak naprawdę przyjeżdżały do nas te zabawki. Nie byliśmy w stanie określić, ile ich będzie, ale jak widać, finał jest piękny. Kolejne worki z zabawkami dostarczyła dzisiaj piłkarska kotwica Kołobrzeg. Mnóstwo gier, puzli, rowerek, różne gry planszowe, nawet mikroskop się znalazł. Tak, własny mój. Oddałeś swój, tak? Tak. Nie będzie ci żal go teraz? Nie. Klub oprócz tego, że trenuje i aktywnie wspiera dzieci do wysiłku fizycznego, aby trenowali, także ma wielkie biało-niebieskie serce i wspomaga jak najbardziej potrzebujące dzieci. Maskotki, lalki, klocki, gry, puzzle, książki, słodycze. Wszystkie zebrane dary zostaną podzielone na paczki, które trafią do potrzebujących dzieci z naszego powiatu. Trafią do wioski dziecięcej SOS w Karolinie, do domu dziecka w Białogardzie i do urzędów gmin w powiecie kołobrzeskim, które to wydadzą m.in. do świetlic wiejskich, gdzie dzieci będą miały czym się bawić. Dzieci wiedzą, zapewne nie wszędzie, ale dzisiaj miło się zaskoczą. Część słodyczy trafi też do najmłodszych podczas śniadania wielkanocnego dla samotnych. A jeszcze dzisiaj wieczorem organizatorzy zapraszają na muzyczny finał paczki dla dzieciaczka do klubu kawiarni Centrala na koncert lokalnych artystów. Wstęp za zabawki w dobrym stanie, artykuły szkolne i słodycze. Start o godzinie 18:00.